Dobra, idziemy zobaczyć nowego Eveninga. On robi o mnie filmy. Robi WP Maginlord, historia prawdziwa. Pokazuje stare czasy moje. Tak, masz? Tak. Siema, kurde, siema, niestety, ale to ostatnie wideo o legendzie WP Emi, ponieważ w następnym miesiącu był już pieskiem YFL, a wiec... Trzeba się pozegnać na zawsze, nara, pozdro. Przepraszam za takie nieśmieszne i krótkie wideo, ale miejcie pretensje, to influencerka. A my co robimy? Olej. Jezu, piękne czasy, nie? Początki RP. O tak, pi*** mnie. Pi*** mnie maleńki, o tak. Ale wchodzi. Ale wchodzi. Ale dupa. A ja to Sonia jest. To straci ci chille. Daje zawał, nie? O, Zoniuk. Pokaż, jak udajesz. Ile że tak? On udaje! On pokazuje, jak policjanta nabiera. Dobrze! Ile, sorry, Lucian, tak? Myślałem, że chłop ze mną. No, widzisz, nawet Francuz się nabrał i tak leży. To jest Mork, widzowie! My się wtedy jeszcze z Morkiem w ogóle nie znaliśmy. Mork odgrywał tą postać. I się poznawaliśmy pierwszy raz. I mówię, że... Chyba najpiękniejsze czasy w ogóle były. Widziałem porywacza, ale mi tak z... tak na sumie uderzył, że... Panie, wyrobię, nie? On tak geniusz, zbrodni, chyba na świecie, ty miałby. Zepsuty! O, Tony Dripano, świętej pamięci. Tony Dripano, jeszcze David Butcher wtedy zapisał na tym, na komisie. Dzięki, Agata. Agata, ja dzisiaj pracuję. Nie mogę być z tym ustawiony na CS-a na 230. Jakie 2-3 mecze, dziewczyna? Jestem jakimś frajerem, że będę na 2-3 mecze wchodził na CS-a. Tylko ty mnie masz. Jeszcze siedzimy we dwójkę. O kurwa, orzeł! Ja orzeł przejechałem! Samir! O nie! Ej, orzeł. Wiesz, że to multi? Serio? Ale dziękuję ci, że powiedziałeś mi, że to multi. Mogę mu obstolić przez RP, mu obciągnąć pałę i jeszcze mu wylizać do p***a, czy nie? Muszę coś kierownikowi taksówek. To jest jakiś... Ja p***le, człowiek wstawał o 8 rano, odpalał streama, siedział na taksówie, prał brudną gotówę, stał na komisie. K***a, to są najpiękniejsze czasy, nie? To są moje najlepsze czasy streamowania. Najlepiej wspominam k***a RP, początki RP, jak nikt się nie wiedział, o co chodzi, nikt się ze sobą nie znał, każdy rzeczywiście grał tą RP, pracownik komisu, widzicie? Nie szef, pracownik, bo szefem był Pokczamp. Jakbym se film, znaczy, jakbym był aktorem i brał udział w filmie, co? Aktor, to wiesz, twojemu nie od... O? Nie od twojemu? Aktor się słuchaj mnie, maleńka, jak mi od twojemu, to ciebie już nie będzie. Aktor się bo cię sprzedam. Tylko ty jesteś salonowa, ale tak, drugi właściciel, bita. Ej, fajnie, no. O. Pracownik komisu, właściciel komisu samochodowego, Bartek Pokrzam, totalny czampion. Ile pan by za niego chciał? No nie wiem, koło 20 koła, może jakbym dostał, byłoby miło. 20 koła, moja cena 15. 17. 18 jesteśmy dogadani. Stoi. Dobra, ty. Proszę chwilę zaczeka. Ty! Co? Co? Cena się nie zgadza z salonu? A, ojeba się, nowego tak robisz? Weź pan. Ej, no co ty? Co? Kupy się targujesz? Targujesz się? Ja bardzo dobrze, kurde. Co? Szanuję to, szanuję. Co, szefie? Z czego się śmiejemy, bo ja nie wiem. Odpowiadałeś przez ten czas, tak? Nie będziesz tak do mnie... O, jedzie. Owen Savage, on mówi tak. Nie mówić. Wjeżdżam w ciebie. Problemy. Ty będziesz miał problemy. Już masz problemy. Ty będziesz miał problemy. Zobaczysz, jak szef przyjedzie na komis. Ciebie nie. Będziesz miał problemy. Ty ej! Masz problem. O, ty k***o! Masz problem. Siemano, jak się leży na BW? Co? Kurwa. Sora. I to był Remsyła, czy nie wtedy? Jak się leży na BW? Kali, ale żeś to k***ał. Prawie ożyłem. Za to Remek się chyba śmieje. Ma lepiej mi. Prosił o uwagę. To poważny serwer roleplay, szanimy się. Pan jedzie już, pan jedzie. Ale jajca były, co? Jedźmy.
Co z baronem? Idziemy pół godziny przed, obok dworca jest weteran, się go usypiamy na dwa, tak. Na dwa dni. Ała! Jest takie słowo jedno powiedzieć. Co ja powiedziałem? Spierdalaj! Co ja powiedziałem? Puść mnie! Przepraszam! Nie mamy czasu. Kurwa, Ewart jebany. Przepraszam! Nie mamy czasu. Nie ma kamerki, ja grałem bez kamerki w RP. Kurde, jebany. Śmieć. Ej, a co jakbym poszedł i się sam wyleczył? Ej, a co jakbyś zamknął mordę? Ej, jeszcze raz się do mnie tak odezwiesz! To się nie drzej! Raz jeszcze, ja nie jestem twoim psem, żebyś tak do mnie mówiła, rozumiesz? Przyjechałem, ponieważ się... Czego pan zaczepia? O, tu była afera. I na psy się rozmawiałem wtedy. Panie, bierzesz pan coś czy nie? Ale jak nic nie bierzesz, a nie zaczepiasz dobrego człowieka, co pracuje. Żebym ja ci zaraz panie wyjechał. Baseball. Ej, uspokójcie się, dole, proszę, nie pod futrakiem, błagam was. Jezu, błagam, nie pod futrakiem, weźcie się odsuń. Dobrze, dobrze, trochę na bok. Dobrze. On był dobrze się bił. Po prostu się zniechęcili. Palę mu w potylicę zaraz. Czekaj. Wydaje mi się, że trzeba go jeszcze raz przyrządzić. Pan... Panie Władzo, zaatakował mnie! Panie Władzo! To ten tościg, tak? Tościg. Confident. Panie Władzo, podchodzi i zaczepia tutaj dobrze pracujących, legalnych ludzi i atakuje jeszcze klientów. Proszę coś z nim zrobić. O, Adrian. To Adrian w tej żółtej furze jeździł. Dostałeś, to ci się na psach sprzedałeś, o, z takim lemusem, że pierdolę. Proszę pana, niestety ten tościk jeszcze zajmie... Dostawa, jak paczka. A ty. Co on gada? Dolara, dolara. Jak dolara? Oj, przepraszam, przepraszam! Zwierzak Sigma. Przepraszam, chwila! Co robisz? Już... Dolara, chciałem powiedzieć tylko. Proszę... Ja nic nie zrobiłem! Sekunda! Sekunda! Oj, oj! Lepiej? Troszeczkę. Ale pan chwilę poczeka, bo... Serio, a pan się odsunie, bo znowu może pan dostać. To zwierzak odgrywał! Się sprujesz do mnie. Jeszcze raz się do mnie sprujesz. Jeszcze raz się sprujesz. Rusz mnie, a cię odjebie. Rusz mnie. O, klamę wtedy miałem. Pierwsza klama, się czułem, że... Patrz, opie. Jeszcze chodziłem, nawet se koszuli nie umiałem założyć, plecy miałem spocone. Rusz mnie, a cię... No popa, ty jesteś p***nięty? Jak z klamą stoi, ty mnie spięści? No, fail RP, k***a, co to jest? Wyjdź przed ten, chodź tu. Ale patrzcie, ustawka była. No to niech wyjdzie, k***a, z pięściami się rzuca, k***a, jak z klamą stoi, ty p***oje p***nuska. Oj, przepraszam panią. Dobra. Nie, wyjdź mu zaraz. Nie, no to jest, ty jesteś k***a debilem, człowieku. Nie trafił mnie. A. Jebany k***a z młotkiem k***a na klamę skacze, debil jebany. Masz szczęście, że u mechanika stoimy, bo nie chcę dymu tu robić. Ale cię k***a znajdę. Cię k***a znajdę, zobaczysz. Zaraz cię k***a zobaczysz. O, 200 koła w zdrabce. Dobra, 50 mówię. I wtedy się zaczęło, widzowie. Wtedy mogłem, miałem budżet na... Byłem jednym z najbogatszych ludzi na serwerze i mogłem skupować fury. Przepraszam, Agata śpi. Ja p***le. Ale człowieka wtedy wszystko cieszyło, nie? Przepraszam. Dobre. Teraz normalnie ty w tyle w zdrabce wygrywam i mówię... Aha. Dzień dobry, sprawdzamy limity. Przy czym? Jakie limity? Przodem. Chcemy wjechać, wie pan, do tutaj. Aha, to wam tu ten. O, dzięki. Kogo nie jest? O, oj, oj! Wariat, uważaj! K***a, do windy wjeżdżamy? Czekaj, to coś się p***niło w ogóle. Owen, ty jesteś p***ony. Nie jestem Owen, jestem Mikołaj. Weź tam zaparkuj do lewej i go zostaw. Zostawić go tutaj? Tak. Dobra. Ty, ale gościu, tam pod gościu, sale, pod sale jedź. Pod sale go podwieź. Ciekaw. Matko boska. Halo. Panie Trevor!
Tutaj policjant wcześniej potrącił, jak jechał ze mną na komisariat i chyba zabił człowieka. Z NPC-tami się odgrywało, rozumiecie? Teraz, żeby ktoś z NPC-tem odegrał. Czy to trzeba gdzieś zgłosić? Człowieka. O kurwa. Jechał ze mną, ja byłem na pace, byłem świadkiem zdarzenia. Gościa. Chłopie, przecież ja mam w to totalnie wyjebane, jadę dalej. Dokuj, ej! O! Pierwsza spina z Pago! Pamiętam, jak wtedy był ryk u Pago na czacie. Co jest? Ja go jeszcze pochowam. No ale ja go z zapleców z nożem zaszedłem, mogłem, chyba. Pa. Ej! Powiedziałem raz. Z kasteta. K***a mać! Weź, ała, halo, pomóż! Multi mnie wtedy zostawił, widzowie. Zobaczcie. Multi wtedy zapomniał o mnie i pojechał. Pomóżcie mi! Pomóżcie mi! Ja. O, to pamiętam. Pu! Co? No k***a! Co to jest?! Jeszcze więcej akcji było dobrych, ale o Evening, taki dobry materiał. Takie to było fajne kiedyś. Piękne to było, piękne czasy. Nasikałabyś mi do buzi? I dałabyś mi zjeść swoje gówno? Nie. Pewnie? No. Nie. A ile ty masz latek? No już. Dawaj na skana, easy. Patrzcie, najlepsza ma akcja. Zostawał. Klipujcie to. Ej, idę Agacie za... Ale cię porobiła jak frajera, beka z ciebie typek. W CS-a grałem raz sam i człowieku... 2 godziny grałem, dostałem bana. Za co? Bo mnie f***ał w moim teamie. Ja, bo ja ciotka jestem, nie umiem grać i on mnie wyzywał cały czas i ja mówię, twoje, wiesz, przestań, ogarnij się, ja nie chciał się ogarnąć i dostał kulę i wypali i bardzo mi przykro było. Dobra. Esz? Honka idzie na 3-5 minut do kibla, pomyśl się co robi. Palcowe. Debile, ale co ty mówisz? Tak? Halo? Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja tu w sprawie tych skinów. To Pieru własna. Chyba. Ale o co chodzi? No bo z tymi zgadza, że skiny zostały skradzione. A tutaj mi pisze Zank, że pan nie jest jego tatą. No ale nie wyciąga, no teraz jest w stanie euforii. On się boi po prostu. W stanie euforii. Wiesz, co to jest euforia? Stanie. Ale proszę tak nie gadać, zaraz że sprawa trafi na policję i... No. Jak mam namówić matkę, żeby mi kupiła lepszy internet? Powiedz, że uciekniesz z domu. Sędzia. Kalosz! Bym mu zbani z***ał. W GTA oczywiście. Rough. Słuchajcie, spróbuję tego wyjeść. Strefa kibica. Dawaj! Ewy pięknie! Bombek. Ja sponsorów miałem. Jeszcze nie byłem taki patologią jak teraz. A spadłem! Maciej, walcz! Jest! Wygrałeś! Giftujesz suba! Giftujesz suba! Nie, no tak! Specjalnie. Co? Nie spadłem! Spadłem, żeby mi został! Kur... Yes! Dawać! Ej, że mnie tam sąsiedzi ani razu nie upomnieli, gdzie ja się darłem przy otwartym oknie. Jedziesz? A dasz mi buzi. O panie Gato, za co kochasz naszego kochanego Ginolda? Co powiedział, że... Jak ona miała pierdziawę. O! Nie kopnąłem! Nie ruszyłem jej! Nie to widziałem! Nie ruszyłem! Nie mam czasu, no Dawid! Przeproszę. Przerwa się!
to. Przeproś. Zaraz nie dostaniesz w ogóle. Przeproś. Dawaj to. Przeproś. Nie, to ty przegrał. Przeproś, że się brzygałeś nam. Wow, wow, wow. Ale to tak zawsze. Już jak on je... No! Jak on je, to on tak mruczy. Ale wy! Serio? No! Ej, przegapiłam. Ile miałam chomików? 6. O, skąd to wiedziałeś? A tyle razy o nich gadałaś, że je wszystkie zapisałaś po kolei. Wiecie co? Wiecie co ona kiedyś zrobiła z papugą? Papuga mi wpadła do rosołu. Papuga wpadła do gotującego się rosołu. Papuga jej wpadła do gotującego się rosołu. I stary myślał, że to jest kurczak i jej skrzydełka. Serio, jest gorąco? Dzięki, Sherlocku. Nie wiedziałem, że jest gorąco, wiesz? Ja właśnie w Grenlandii wiglo ognisko rozpalam. Bo nam zimno. Dzięki, że powiedziałeś, że jest ciepło. To jesteś z tych ludzi, co zaczyna się zima, pada śnieg i piszą na Facebooku, że pada śnieg, bo inni nie mają okien. Serio, jest po głowie. Dawaj, jest... To za dobre. Przebiega mi ty. Rampę mi akurat przebiega. Jakbym chciał w gówno pograć, ten Celola odpalił. Eś? Tylko CS. Ale cham. Ja wyglądałem jak chory tutaj. Ja byłem, bo ja tutaj wtedy ważyłem wtedy 115 kilo. To się w sumie. Wilku, weź się zatrzymaj. Kurwa, nie wiem, powiem. Ej, ale w Grida też bym pograł. Ja się składam z tobą na twój osobny wiatrak, więc jak chcesz, to możemy się składać tylko na ten wiatrak, a ty sobie zapłacisz sam, chcesz? Co? No, przecież ja się składam na ten wiatrak, to ci kupiłam tutaj osobny dla ciebie, ja z niego nie będę korzystać, ja i tak się na niego z tobą składam. Ja szybko gada, jakby na jakiś dopach była. A tak powiem, no, ja się składam sobie na ten wiatrak, a jak chcesz na ten wiatrak, możesz zacząć tego wiedzieć, bo kajer, nie? Nie składasz. No bo twój wiatrak jeden kosztował 30 zł i ten do pokoju 60, prawie 70. No to ja też się z tobą składam, skoro mój wiatrak kosztuje 30, a ty mi liczysz za wiatraki 55, to ja się składam z tobą, bo mój wiatrak jest tańszy, więc co ty gadasz w ogóle? No przecież tamten wiatrak będziemy razem używać, a nie tylko, że ja go będę jak używać. Ja tam nie siedzę. Ale miota mi obrazem. A ja teraz nie wiem, wszystkie. Ja! Mąkę, ja, Agata, wyjdź stąd lepiej, bo zaraz mogę wybuchnąć jak mój piorun w ciebie. To serio już nie będziesz miał szans. Ty jesteś taki pantofel, Jezus. A ja Agacie dzisiaj, chłopie, potrójną balachę kręciłem na nodze, nie? Tak płakała. Przepraszam was, widzowie, za... Mega słaby film, Evening, ogólnie. Jeżeli miałbym ocenić ten film, to za ten film to tak naprawdę teraz ty mi wisisz blika.